Jest, 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 jest. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Wygląda jak, no właśnie, wygląda jak... Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Pierwszy sygnał. Musicie zobaczyć sami, co to jest. Jest! Patrzcie. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was na dzisiejszych poszukiwaniach. Drugi sygnał, bo pierwszy to był złom i mam już obrączkę. Niesamowita frajda i uczucie, kiedy wchodzisz na pole, odpalasz wykrywacz. Jest sygnał pierwszy, jest drugi i jest ta radość i taka motywacja do poszukiwań. A pole jest zacne. Zaraz Wam powiem, gdzie prowadzę poszukiwania. Ale najpierw przyjrzyjmy się tej obrączce. Widać, że delikatnie dostała ode mnie łopatą. Była praktycznie na wierzchu. Nie jest to złota obrączka. Jest to mosiądz. Ale i tak się bardzo cieszę z tego powodu. A może już następny sygnał to będzie złota obrączka? Tego nie wiem. Ale to mnie motywuje, żeby tutaj się skupić i skutecznie prowadzić poszukiwania. A dzisiaj do przeszukania mam te pole po rzepaku i taką łąkę, która jest przyległa do tego pola. W międzyczasie obok tej obrączki kolejny sygnał i kolejne ciekawe znalezisko. Jest to guzik 20-wieczny od jakiegoś płaszcza. Niestety stan zachowania, jak sami widzicie, jest nieciekawy. Gdzieś tutaj musiał dostać jakąś maszyną albo po prostu z racji tego, że tam jest cienka blaszka mosiężna, rozpadł się z upływem czasu. Bo przecież ponad 100 lat leżał w ziemi. Nie ma żadnych tutaj znaków wytwórcy, ale łóżko, zobaczcie, w jakim ładnym stanie zachowania. Jest kolejny sygnał. Zaraz go namierzymy, zobaczymy, co to jest. Gdzieś mi tutaj. O, jest tutaj. Ale zobaczcie, jaka sucha tu jest ziemia. Chyba będzie trzeba zmienić te miejsce, bo łopaty nie można wbić. Co to tu jest? Tu coś jest. Nie. Tu nie. No kurde. A. Coś tutaj, jakiś pierdół, o kawałek ołowiu. Ale naprawdę ziemia jest tak zbita, że ciężko te bryłki rozbić. Jest ten sygnał tutaj i już patrzymy, co to jest. Ale jeszcze pointer. Zobaczcie, co to jest. Już Wam pokazuję z bliska. Spójrzcie. Tak oto sobie ta monetka leżakowała i przyklejona jest do tej bryłki. Co to za moneta, to jeszcze nie wiem, ale odlepimy ją i spróbujemy przeczyścić. Może się od ręki dowiemy, co to jest. Co to jest? Zaraz zobaczymy. Ciężko doczyścić, ale już się na pewno pokazuje, już na pewno wiem, że to jest moneta srebrna, ale to na spokojnie w studiu sobie przeanalizujemy i dowiemy się dokładnie, co to jest, rozszyfrujemy tą zagadkę z pola, srebrną zagadkę z pola.
Głęboki dołek. No i znajdka. Zaraz zobaczymy, co to jest. Co to jest? Co to jest? Kurde. Zobaczcie. Zobaczcie, to jest po prostu niemożliwe. Druga dzisiaj obrączka. Też nie jest złota, ale jakbym sobie wywróżył, że chcę mieć złoto, może ta trzecia będzie już konkretną złotą obrączką. A tymczasem trzeba się cieszyć z tej, którą teraz znalazłem. Zmiana miejsca i już od razu są efekty. Niesamowite to jest, niesamowite. A spójrzcie jeszcze raz na tą obrączkę. Nic tu nie widać, żadnych bić, żadnych sygnatur, ale to nie jest ważne. Ważne, że jest druga obrączka i to z brązu. Nieźle, nieźle. Zobaczcie, zobaczcie. Najpierw była ta obrączka, a teraz jest ta moneta. Zaraz ją sobie tutaj... Zobaczcie, jaka piękna, zielona patyna się ujawnia. Jeden pfening, ale ten... Jeszcze zobaczymy drugą stronę tutaj. Druga strona, zobaczcie. Też będzie wszystko pięknie widać. Jak to wszystko przeschnie, to będzie niesamowicie piękna moneta. Dwie znajdki obok siebie, obrączka. Japa mi się cieszy i jeszcze ten fenik. Cały czas czekam, aż on sobie tutaj przeschnie i za chwilę go wam też pokażę z bliska. Dobre miejsce, dobre znajdki. I co sobie tutaj życzyć? Kolejnych ciekawych, a mam nadzieję, że tak będzie, bo jest to mega miejsce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ten Deutsche Reich Fenich. Zobaczymy sobie datę 1900, ale nie widać dokładnie, który. To już sobie po przeczyszczeniu dokładnie przeanalizujemy. Piękne dwie znajdki koło siebie. I oto taka znajdka, patrzcie, kolejna monetka, która jest w bryłce. Zaraz to przeczyścimy i zobaczymy, czy to coś ciekawego. Chyba guzik. Guzik. Jeszcze mi to spadło. Także guzik, a myślałem, że moneta, już się cieszyłem. A tutaj lipa. Emocji tutaj co nie miara, co chwila jakiś sygnał, wyobraźnia rośnie. Jak na rancie stała moneta, ten guzik, to myślałem, że to moneta, ale tylko myślałem, a to jest guziczek. Tutaj mam jakiś sygnał, będziemy go tutaj podkopywać. Już jest, gdzieś jest tutaj, tutaj chyba już jest. Tak, słyszycie już to dokładnie, także gdzieś jest tutaj ten sygnał. W ręce go mam, w ręce. Spadł mi tu. Tutaj jest. Co to jest? Zobaczcie. 10 fenisi. Także na żywo było kopanie tej monetki. Tu jest druga strona. Zobaczcie, też jest piasku. Podejrzewam, że jak ona przeschnie, to będzie w kiepskim stanie zachowania. Także. Ale monetka to monetka. To jest cynkowa, dlatego taki słaby stan. Ciężki teren do chodzenia, bo między tymi łachami piasku pełno jest pokrzyw. Kolejny dołek, kolejny sygnał i kolejna krągłość. Za chwilę zobaczymy, co to jest. Guzik arsenowy. A nie ukrywam, że myślałem, że to moneta. Uszkodzone z tyłu ma uszko, także lipa. Ale i tak ładny wzorek. Tam za tymi krzakami, jak widzicie, jest jezioro, a tutaj taki stoczek. Podejdę teraz tutaj zobaczyć. Co tutaj się dzisiaj dzieje? Co tu się dzieje? Kurde, jest kolejna moneta.
a dzieje się bardzo dużo i jest to, zobaczcie, tutaj już widać, wychodzi spod tego syfu dwójka, czyli dwa feningi. Moneta strasznie zajechana, pewnie nic z niej nie będzie, ale zobaczcie, jest dobre miejsce, jest dużo fantów. Schodząc na dół, jak widzieliście, znalazłem monetę dwufeningową, natomiast wszedłem w miejsce, gdzie jest bardzo dużo żelaza. Spowodowane to jest pewnie tym, że stały tutaj domostwa. Podczas prac rolnych zostały te wszystkie metalowe elementy rozciągnięte. No i co w związku z tym? W związku z tym muszę przyspieszyć trochę wykrywacz, żeby szybciej reagował na sygnały, które leżą między żelazem. Ja sobie czułość zwiększę troszkę tutaj. Częstotliwość, no i tą reaktywację mam na 2,5, ten wykrywacz jest szybki, ale i tak damy mu trójeczkę. O. I działamy. Tutaj wykopałem jakieś druciki, ale zobaczcie, z boku jakaś puszka na pierwszy rzut oka, a to jest chyba łuska, zobaczcie, łuska aluminiowa, jakieś flary albo czegoś innego, trzeba będzie to zidentyfikować. Takie rzeczy leżą na wierzchu. No to co ja jeszcze tutaj mogę znaleźć, jak na oko wyciągamy fajne pamiątki wojenne, to tylko czekać na taki sygnał, że jak walnie, bo już chciałem przekląć, to sznurówki mi się rozwiążą same ze zdziwienia. Japa mi się niesamowicie cieszy, bo jest kolejna krągłość, prawdopodobnie monetka. Już wam pokazuję. Jest tutaj. Przeczyścimy. Ja pier do dziele. Wiecie co to jest? Zobaczcie. Zobaczcie co to jest, to za chwilę się pokażę. Jest to prawdopodobnie guzik z munduru wojsk napoleońskich. Jest tutaj orzeł i widzicie tutaj, co na dole jest skrzyżowane. Mega te pole jest. Nie wiem, jakie nazwę pole obfitości, bo tutaj się naprawdę dziwne rzeczy dzieją. Co tutaj się dzieje, co tutaj się znajduje, to aż niemożliwe. Dziewicza miejscówka. Znają tylko mój kolega i ja. Uhu! Gdzieś ten sygnał tu jest. O, tu coś mamy. A, jest. Moneta, kolejna moneta. Ale to 10 groszy PRL. Ale tutaj jest rocznik 1970, któryś tam, nie widzę dokładnie, i tak wygląda po wyjęciu z ziemi moneta aluminiowa. Doszedłem tutaj do granicy pola i drzew, jest kolejny sygnał i jest kolejny guzik czysty i zniszczony, bo uszko ma uszkodzone. To jest wszystko niemożliwe. Pewnie wam też takie emocje towarzyszą jak mi, ale żebyście czuli, jak mi bije serce, zaraz wam pokażę kolejną znajdkę. Kolejna znajdka znowuż jest w bryłce. Prawdopodobnie będzie to monetka. Zaraz to rozerwiemy i zobaczymy, co to jest. Przetrzemy. Pokazała się już data 1935. Moneta przesycha. Moneta, która ma nominał 1 fening. Co tu się dzieje, co ja czuję, możecie sobie tylko wyobrazić. Ale na tym nie kończę i idę dalej. I
I jest kolejny sygnał. I monetka na wierzchu. Co to jest? Co to jest? Ach, kolejne 10 groszy. Tego w kinie jeszcze nie grali. Na sam koniec zaczepił mnie sygnał. Już na zejściu do auta. A ten sygnał to jest tutaj. Zobaczcie. Wygląda jak, no właśnie, wygląda jak klamra i to na pewno będzie klamra. Tylko zobaczymy, co to za klamra, jakiej formacji lub z jakiego okresu. Zaczniemy czyścić. Japa mi się niesamowicie cieszy, bo miejsce niesamowite. Powtarzam to po raz kolejny, ale faktycznie tak jest. A co to będzie, to zaraz zobaczymy. Co się tutaj odsłoni, ale zaraz... Zanim się to odsłoni, zobaczymy tą drugą stronę. Co tutaj jest? Jest przekrzywiona ta klamra, no ale na to już nie mam wpływu. Ona ładnie nam przesycha i zobaczcie. Klamra. Zaraz spojrzę, co to za klamra. Jest radość, jest prawdopodobnie Hitler Jugend. To muszę na spokojnie sobie, jak to przeschnie, zobaczyć. Tego typu klamrę już jedną mamy w naszych zbiorach w Izbie Historii Regionu i zapowiada się, że będzie druga. Tak, Hitler Jugend. Także wieś lat po wojnie. Oczywiście nie popieram działań drugowojennych, w ogóle wojen, w ogóle jeżeli chodzi o wojny, to jestem na nie. No ale my zbieramy ślady przeszłości, ślady historii. Jak ona przebiegała, my też nie mieliśmy na to wpływu, ale mamy wpływ na przyszłość. Także nigdy więcej wojny, a to jest relikt przeszłości. Niesamowita pamiątka. Pamiątka po jakimś młodzieńcu prawdopodobnie, który miał pas. Bo Hitlerjugend to niemiecka młodzieżówka, tak ogólnie mówiąc. Jest moc. Ciach, pach i widły są, ale uszkodzone. A tutaj fragment ramy. Szkoda, że nie ma tabliczki znamionowej. A tutaj taki metalowy trzpień. Albo od maszyny rolniczej, albo od zabudowań, które tutaj niedaleko stały. I jest to na wierzchu, zobaczcie, jakaś, o, jakaś blaszka, chciałem powiedzieć, a to jest zegarek. Zegarek, gdzie ja mam ten swojego pomocnika, gdzieś tą swoją szczotkę podziałem, ale spójrzcie, przetrę to tak na szybkiego. O, także to było zamknięcie od zegarka. Prawdopodobnie srebro albo posrebrzany element, mosiąc posrebrzany, ale dobrze się zachował. Nic, tylko pozostaje się cieszyć i szukać kolejnych sygnałów. Tutaj wykopałem taki duży dół, bo sygnał był głęboko, ale co to jest, to jeszcze nie wiem, bo jest to wszystko gdzie? Właśnie gdzie? W puszce, że tak powiem. I na tej ostatniej znajdźce, czyli puszce, będę kończył dzisiejszy film i dzisiejsze poszukiwania tylko i wyłącznie dlatego, że dostałem telefon od Ewelinki, że mam się zbierać, no bo pakujemy się i wyjeżdżamy na trzeci ogólnopolski zlot poszukiwaczy w Koronowie. Jest to zlot, bardzo duży zlot, gdzie przybywa kilkaset poszukiwaczy, gdzie będziemy mogli się spotkać w naszym gronie, przybić piątkę, porozmawiać o naszej pasji. A w następnym filmie pewnie zobaczycie inne znajdki i to, co udało nam się znaleźć pod Koronowem. Także pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zostawcie lajk i taktyczny komentarz. Pomoże nam to w zasięgach i w rozwoju kanału. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. A ja się zbieram i uciekam do Koronowa. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.